Witaj, mówi Paweł Stań. W tym wideo odpowiem na pytanie, które pojawiło się na jednej z grup. Pytanie o najskuteczniejsze afirmacje, ćwiczenia na przyciągnięcie pieniędzy. Pytanie to z grupy Transurfing Technologia Celu, na które wtedy odpowiedziałem, że dla mnie najskuteczniejsza jest ta technika, którą aktualnie stosuję. W tamtym czasie był to zestaw kilku technik, taki podstawowy algorytm z kursu Dieniężny Sezon z Moskiewskiego Centrum Transurfingu, w wolnym tłumaczeniu Pieniężny Sezon, Sezon na Pieniądze. Jeśli znasz rosyjski, to jak najbardziej polecam ten kurs. Mi koszt zwrócił się kilkudziesięciokrotnie. Ale do rzeczy. Sam algorytm jest bardzo prosty i można go zastosować nie tylko do przyciągnięcia pieniędzy, ale praktycznie chyba do każdego celu, jaki sobie wyznaczysz. Musisz pamiętać o tym, że żyjąc tutaj, teraz, w tym świecie, jesteś człowiekiem, jesteś świadomością, która ma ciało. Żyjesz jednocześnie w rzeczywistości fizycznej i metafizycznej i możesz działać w rzeczywistości fizycznej i metafizycznej. Działając w rzeczywistości fizycznej, używasz siły fizycznej, działając w rzeczywistości metafizycznej, używasz siły metafizycznej. Siła metafizyczna jest przeciwieństwem siły fizycznej, jest związana głównie z myślą i uczuciem. Przyczyną tego, co obserwujesz w otaczającej cię rzeczywistości, w świecie fizycznym, jest to, co zostało wybrane w rzeczywistości metafizycznej. Upraszczając, najpierw jest myśl, a potem fizyczna manifestacja myśli. Stosując techniki tak zwanego prawa przyciągania, sekretu potęgi podświadomości czy ogólnie pozytywnego myślenia, kreujesz rzeczywistość na poziomie metafizycznym. Na ile powyższe metody są dla ciebie skuteczne, to już inny temat. I pamiętaj, jeśli coś dla ciebie nie działa, to zrób coś innego albo spraw, żeby zadziałało. Algorytm wygląda tak, że najpierw określasz swój zamiar, swoją intencję, a potem równocześnie stosujesz technikę warkocza zamiaru, usunięcie starych programów plus wizualizacja nowej formy. Teraz jak to zastosować? Po pierwsze, wybierasz co chcesz, czyli określasz swój cel, konkretyzujesz szczegóły, przedstawiasz to sobie plastycznie w formie obrazu, dźwięku, uczuć. Po drugie, co to znaczy usunąć stare programy? To, w jakim momencie życia teraz jesteś, to w jakim momencie, w jakim miejscu jesteś teraz, wynika z twojej przeszłości. Twoje doświadczenia, twoje przeżycia, relacje z innymi, ogólnie środowisko, to, w którym się wychowywałeś lub wychowywałaś, jest przyczyną twoich przekonań, wzorców, schematów postępowania, i to w większości trzymasz w swojej podświadomości. To są programy podświadomości, które powinny ułatwiać nam życie. Często jest jednak tak, że programy podświadomości nam nie służą, a wręcz przeszkadzają. Stare programy doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz. Gdy chcemy coś zmienić w naszym życiu, musimy najpierw zmienić, usunąć, wyłączyć stare programy. Nie spodziewaj się nowych rzeczy, działając według starych schematów. Czyli usuwasz stare programy i wtedy nastawiasz się na nową rzeczywistość. Jak w praktyce wygląda skuteczne usuwanie starych programów? Sposobów jest wiele. Pozwól, że zacytuję ci fragment wiadomości, którą dostałem kilka dni temu. To wiadomość od Basi, która posłużyła się techniką uwolnienia. Witaj Pawle. Chciałabym podzielić się z Tobą efektami magii uwolnienia. Przez całe życie nosiłam w sobie okropny ból i żal do mojej mamy. Pomimo tego, że próbowałam różnymi sposobami uwolnić się i wydawało mi się, że jej przebaczyłam, wciąż trauma wypływała na powierzchnię. Postanowiłam więc kupić Twój e-book i wykonać to, co jest do zrobienia. Kurczę, nie wiedziałam, że to trzeba będzie... Więc całym sercem
zaangażowałam się w pisanie przez cały tydzień. Wynikiem było około 30 kartek A4 do... Wszystko poszło gładko. Piękna, gwieździsta noc, jak na zamówienie. Minął ponad miesiąc. Nie wracają wspomnienia, ucichł ból. Spokój wreszcie zagościł w moim sercu. Pomału układa się to, z czym walczyłam całe moje życie, bez specjalnych rezultatów. Czytam, uczę się i pamiętam z coraz większą łatwością, a miałam dosłownie wbite w podświadomość, że moja głowa jest pusta, więc wciąż dążyła, aby taką pozostać. Zaczęłam mieć zyski, korzystam z afirmacji, czuję, że wszechświat naprawdę mi sprzyja w wielu sprawach. Może nie ma na razie jakichś rewolucyjnych zmian w moim życiu, ale spokój i miłość w sercu, za którymi tak bardzo tęskniłam, są warte wszystkiego. I sądzę, że są podstawą do dalszych zmian, ponieważ dają siłę i energię, której deficyt odczuwałam przez wszystkie te lata. Dziękuję. Lubię, kiedy piszecie mi takie wiadomości. Wtedy czuję, że jest trochę sensu w tym, co robię. Wracając do tematu, najlepszy sposób na przyciągnięcie pieniędzy to pozostał jeszcze jeden element. Technika warkocza zamiaru, która pochodzi z książki kapłanka Tafti Vadima Zelanda. Książka jeszcze nie wydana w języku polskim, ale gdy tylko się pojawi, to jest to pozycja, którą musisz mieć. Czym jest warkocz zamiaru? Warkocz zamiaru to splot energetyczny, który zaczyna się z tyłu głowy i kończy się na wysokości łopatek. Koniec warkocza to energetyczne centrum, które po aktywacji może podświetlać wyobrażenie tego, co chcemy. Ustawia nową rzeczywistość. W praktyce wybierasz kadr ze swojego celu i podświetlasz go światłem z końca warkocza. To praktyka do stosowania minimum 3-4 razy dziennie. Metaforycznie, rzeczywistość, której doświadczasz, jest jak taśma filmowa z określonym scenariuszem, kadrami itd. Nie możesz zmienić scenariusza, w którym aktualnie jesteś. Nie możesz zmienić kadru, którego aktualnie doświadczasz. Ale masz wpływ na wybór kolejnego kadru i ten kolejny kadr może być albo w aktualnym scenariuszu w bieżącej taśmie filmowej, albo możesz wybrać nową taśmę filmową i kolejny kadr będzie w innym scenariuszu. Słyszę pieska za ścianą. To... Ciekawe, czy też wysłyszycie. Chyba może piesek mnie słyszy. Ustawianie rzeczywistości. Na czym polega ustawianie rzeczywistości? Masz dwie funkcje kontrolne. Uwagę i zamiar, intencje. Uwaga jest odpowiedzialna za twoje zdrowie psychiczne. Zamiar, intencja, odpowiada za twoje działania. Aby coś zrobić, musisz to najpierw zaplanować. Kiedy już coś robisz, twój zamiar realizuje się w działaniu. Problem polega na tym, że najczęściej wszystkie twoje działania są związane z bieżącym kadrem i są w nim wykonywane, ponieważ intencja utknęła w tym kadrze. Centrum wewnętrznego zamiaru jest odpowiedzialne za wszystkie twoje normalne funkcje i znajduje się w przedniej części czaszki. To jest twój wewnętrzny zamiar. Kiedy się koncentrujesz, twoje czoło marszczy się, kiedy zamierzasz coś zrobić, napinają się mięśnie. Mięśnie pozwalają wykonywać prymitywne czynności w bieżącym kadrze. Natomiast w ogóle nie używasz centrum zewnętrznego zamiaru, który jest odpowiedzialny za ruch przyszłego kadru. Centrum zewnętrznego zamiaru, jak już wspomniałem, jest na końcu splotu energetycznego, przypominającego zwykły warkocz, który zaczyna się z tyłu głowy. Warkocz zamiaru nie jest widoczny, jest fantomową energetyczną częścią ciała, którą możesz poczuć. Aktywowany warkocz nie opada swobodnie, ale wystaje w odległości około łokcia pod kątem do kręgosłupa.
Po prostu utrzymujesz uwagę na końcu warkocza i wyobrażasz sobie kadr, który chcesz przyciągnąć do swojego życia. W ten sposób podkreślasz przyszły kadr, a on wciela się w rzeczywistość. Dlaczego wcześniej nie zdarzyło ci się z tego korzystać? Chodzi o to, że grzęźniesz w bieżącym kadrze. Przyzwyczajasz się do patrzenia na to, co widzą twoje oczy, a one widzą tylko to, co jest przed tobą. I wydaje ci się, że wszystko, co możesz zrobić tylko tym, co widzą oczy. Więc gdzie pozostają twoje oczy? Na zewnętrznym ekranie. A co się dzieje, gdy coś idzie nie tak w życiu? Wtedy wpadasz w wewnętrzny ekran swoich doświadczeń i refleksji. A o czym są wszystkie twoje doświadczenia i przemyślenia? Znowu o wszystkim, co widzisz lub co dzieje się wokół ciebie. Okazuje się więc, że uwaga nie należy do ciebie, a zamiar nie jest podporządkowany twojemu scenariuszowi. Uwaga należy do tej rzeczywistości, którą obserwujesz na zewnątrz. I tak, możesz wymyślić własny scenariusz, ale nie wiesz, jak go zrealizować. Czasami marzysz lub chcesz czegoś w przyszłości, ale przyszły kadr może być podświetlony tylko przez centrum zewnętrznego zamiaru, a ty jesteś przyzwyczajony do używania tylko swojego wewnętrznego, ograniczonego umysłu. Obecny kadr to twoja iluzja i pułapka. Tak to wygląda. Od czego zależą dobre efekty twoich eksperymentów? Od twojego czucia tej rzeczywistości, która się dzieje. Co to oznacza? Że możesz kontrolować ruch kadru, który jest dla ciebie realny, a realne jest tylko to, co czujesz i uważasz za realne. Dlatego wyobrażenie twojego celu ma być plastyczne i realne dla ciebie. Dusza ma czuć, że chce, a umysł ma być pewien, że chce. I w tym momencie zostawiasz resztę do realizacji uniwersum. Resztą zajmuje się wszechświat. Podsumowując powyższe, w tym momencie dla mnie technika warkocza zamiaru jest po prostu genialnym rozwiązaniem, w którym energetycznie ustawiasz swoją rzeczywistość i działa rewelacyjnie w połączeniu z pozostałymi elementami, usunięciem starych programów i przyjęciem nowej formy. Jeśli chcesz w praktyce skorzystać z powyższego algorytmu, to dla ułatwienia polecam ci moje nagrania z serii Projektor Rzeczywistości. Są to 4 albumy w wersji do pobrania online, dostępne pojedynczo i w zestawie. Linki znajdziesz w opisie. I to tyle w tym wideo. Jeśli masz pytania dotyczące tego, co robię, nagrań, które tworzę, śmiało możesz pisać na maila albo tutaj w komentarzu. Zapraszam również na bloga prekognicja.pl. Serdeczności, zdrowia i wolności ci życzę. Pozdrawiam, mówił Paweł Stachnik.